Witam serdecznie z tej strony Damian Stelmach. Przed nami kolejny epizod z serii Konfiguracja urządzeń sieciowych, w którym omówimy sobie koncepcję i działanie protokołu drzewa rozpinającego, czyli protokołu STP. Bez zbędnego gadania, przejdźmy od razu do pakiet Tracera. Mamy tutaj prostą sieć z trzema przełącznikami spiętymi w trójkąt. Taki układ to typowa topologia stosowana na laborkach Cisco zapewniająca redundancję, czyli nadmiarowość połączeń. Jeśli jedno złączy ulegnie awarii, no to specjalnej tragedii nie będzie, ponieważ nadal zostanie jedna aktywna ścieżka przekazywania ramek. Pojawia się pytanie, dlaczego jedno z połączeń, w tym przypadku akurat to, pozostaje nieaktywne? Ano dlatego, że domyślnie w naszej sieci pracuje rzeczony protokół STP, którego głównym zadaniem jest utrzymywanie tylko jednej, aktywnej ścieżki od nadawcy do odbiorcy, pomimo zastosowania nadmiarowych połączeń. Co się stanie natomiast, kiedy na przykład to połączenie się wysypie? No to STP zadziała, uruchomi alternatywne połączenie i wszystko będzie działać poprawnie. Pojawia się pytanie, a dlaczego tak? Dlaczego nie mogą aktywne pozostać wszystkie połączenia? No gdyby tak było, to w sieci powstawałyby pętle ramek, które krążyłyby pomiędzy urządzeniami bez końca i paraliżowałyby działanie sieci, co za chwilę pokażemy. Komunikacja w sieci, zarówno ta jednostkowa, jak i rozgłoszeniowa, zwyczajnie nie mogłaby być realizowana w sposób właściwy. Twórcą tego, jakże ważnego z perspektywy poprawnego działania sieci rozwiązania, jest niejaka Radia Perlman, a publikacja tego protokołu jako standard 802.1d datuje się na rok 1990. Zobaczmy teraz nieco inną topologię z podłączonymi już komputerami. Na tych przełącznikach STP specjalnie wyłączyłem, aby pokazać wam, co się stanie, kiedy powstanie taka pętla ramek, a co gorsza, burza rozgłoszeniowa. Widać tutaj, że wszystkie połączenia i porty są aktywne. Komputery posiadają adresy IP z tej samej puli, tak więc teoretycznie wszystko powinno działać. Spróbujmy zatem skomunikować ze sobą dwa komputery poprzez zwyczajnego pinga. Jak widać mamy faila. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nadmiarowe połączenie spowodowało zapętlenie się ramek, co skutkuje tym, że pingi nie trafiają od nadawcy do odbiorcy. Zobaczmy na symulacji, co się wydarzyło. Zmieńmy sobie tutaj wyświetlanie zdarzeń, aby pokazać tylko protokół ARP oraz ICMP. Dlaczego akurat te dwa protokoły? No, ICMP to przecież protokół, na którym pracuje ping. No a ARP to protokół, który mapuje IP na MAC, czyli adres fizyczny, który potrzebny jest do tworzenia ramki internetowej. Szerzej mówiliśmy o tym w szóstym odcinku kursu o sieciach komputerowych do którego odsyłam zainteresowanych. Dla lepszego zobrazowania szkód wyczyśćmy sobie jeszcze może na komputerach tablicę ARP. OK. No to teraz puszczamy pinga i rozpoczynamy symulację. Tutaj widzimy, jakie ramki są przekazywane. Zobaczcie, cały czas pomiędzy urządzeniami wysyłane są tylko ramki rozgłoszeniowe ARP. Cały czas. Ping pojawia nam się tylko na początku. Rozgłoszenie, jak pamiętamy, działa tak, że dane przekazywane są na wszystkie podłączone porty przełącznika z pominięciem portu, na którym ramka rozgłoszeniowa do switcha dotarła. To, co się wydarzyło tutaj, to jest właśnie pętla ramek, która sparaliżowała nam działanie sieci. Przez nasze urządzenia przekazywane są praktycznie tylko ramki ARP. Co więcej, taka sytuacja może nie mieć końca, bo przecież ramki Ethernetowe nie mają takiego parametru jak TTL, który występuje chociażby w pakietach IP, a dzięki któremu routery, kolokwialnie mówiąc, mogą uwalić pakiet, kiedy ten przesyłany jest od routera do routera bez końca, nie mogąc odnaleźć trasy do hosta docelowego. Pętla, która nam się tutaj wytworzyła, spowodowała również tak zwaną burzę rozgłoszeniową, która jest zjawiskiem polegającym na tym, iż ilość zapętlonych ramek rozgłoszeniowych jest tak duża, że zabiera całą przepustowość sieci, a co za tym idzie właściwa komunikacja, nie może zostać zrealizowana. Zobaczmy, co się stanie, kiedy uruchomimy z powrotem STP na switchach. Tryb konfiguracji i polecenie Spanning Tree, VLAN 1. Jeszcze ten switch. No, i jeszcze ten. OK. Widać, słuchajcie, że po aktywacji STP ponownie jedno połączenie zostało zdezaktywowane. No to puszczamy pinga. Jak widzicie, pętli ramek, a co gorsza burzy rozgłoszeniowej już nie ma, a cała komunikacja, jak za chwilę zobaczymy, przebiegnie pomyślnie. Dokładnie tak. Jaki wniosek? Protokół STP jest niezbędny w sieciach, gdzie stosuje się nadmiarowość, i na szczęście na wielu urządzeniach różnych producentów jest domyślnie włączony. Nie jest to protokół spektakularny, który wywołuje efekt wow, ale nie taka jest jego rola. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie poprawnego działania sieci. W sytuacji zastosowania nadmiarowych połączeń. Podsumowując, STP to protokół stosowany w sieciach komputerowych, którego zadaniem jest wykrywanie potencjalnych pętli oraz dezaktywacja nadmiarowych połączeń, a co za tym idzie, zapewnienie tylko jednej aktywnej ścieżki połączeń pomiędzy dwoma hostami. No to skoro już wiemy czym jest protokół STP i jaka jest jego rola w sieciach komputerowych, pora na poznanie kilku jego tajemnic. A pierwszą z tych tajemnic będzie pojęcie mostu głównego. Działanie STP opiera się na algorytmie drzewa rozpinającego, którego zadaniem jest wyznaczenie ścieżki wolnej od pętli. Most główny protokołu STP to nic innego jak szef wszystkich szefów, który można powiedzieć steruje działaniem całego tego zamieszania. Jest on po prostu punktem odniesienia dla algorytmu drzewa rozpinającego, który, jak powiedziałem, wyznacza ścieżki wolne od pętli. W jaki sposób następuje wybór takiego mostu? Otóż przełączniki domyślnie co dwie sekundy, zgodnie z tak zwanym czasem powitania, rozsyłają pomiędzy sobą na specjalny multicastowy, czyli grupowy adres MAC, tak zwane ramki BPDU. To są właśnie te ramki. Zawierają one m.in. faktyczny adres MAC przełącznika oraz tzw. identyfikator priorytetu. Dla wszystkich przełączników Cisco ten identyfikator jest taki sam i wynosi 32768 plus identyfikator sieci VLAN. Jeśli na switchu VLANów nie ma, to znaczy jest jeden domyślny o identyfikatorze 1, to wówczas identyfikator mostu wynosi 32769. Urządzenia porównują dane zawarte w ramkach BPDU i decydują, iż mostem głównym zostaje przełącznik, którego identyfikator priorytetu wraz z adresem MAC jest najniższy. Biorąc pod uwagę, że wszystkie przełączniki Cisco domyślnie mają ten sam priorytet, to mostem głównym zostaje przełącznik o najniższym mac -u. Zobaczmy, jak to jest na naszych urządzeniach. W trybie uprzywilejowanym wydajemy polecenie show version i tutaj widzimy bazowy MAC urządzenia. Kolejny przełącznik. I ponownie Show version. Jeszcze ten. Widzimy tutaj spośród tych trzech urządzeń, że najniższa wartość na pierwszym hekstecie jest na tym przełączniku. Ten zatem dla naszej topologii staje się mostem głównym. Sprawdzić to możemy, wydając polecenie Show Spanning Tree. Tutaj mamy informację o tym, że ten właśnie switch jest mostem głównym. Także zgadza się to z tym, co mówiliśmy przed chwilą. Pojawia się pytanie, czy takie przypadkowe wybranie mostu głównego jest właściwe. No i tak, i nie. Domyślne ustawienie mostu głównego może być dobre, kiedy tworzymy sieć od zera, a wszystkie nasze przełączniki są nowe i tej samej wydajności. Jeśli natomiast mamy w sieci różnego typu i klasy urządzenia, może okazać się, że mostem zostanie najstarsze i najmniej wydajne urządzenie. Dlatego w takiej sytuacji najlepiej samodzielnie wskazać most główny. Jak to zrobić, skoro wszystkie mają taki sam priorytet? Zmieniać Mac? No nie, Maca zmieniać nie będziemy, ale możemy zmienić identyfikator priorytetu dla Switcha i to możemy zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to nadanie nowego identyfikatora, który zawierał się będzie w przedziale od 1 do 65536, ale co ważne, z inkrementacją 4096. Druga metoda to wskazanie niejako ręcznie ruta i wówczas urządzenie automatycznie zmieni identyfikator na wartość 24576. Lub też równą najmniejszemu identyfikatorowi w sieci, pomniejszoną o 4096. Moim zdaniem opcja numer 2 jest wygodniejsza, dlatego sprawdzimy sobie ją. Jako ruta wybierzmy ten przełącznik i na nim wykonamy odpowiednie działania. Przechodzimy do trybu konfiguracji i wydajemy polecenie spanning tree, vlan1, root primary. Gotowe. Teraz w trybie uprzywilejowanym ponownie polecenie show spanning tree. I jak widać, identyfikator priorytetu został ustawiony na wartość, o której mówiliśmy, no i dzięki temu, że ta wartość w sieci jest najmniejsza, no to ten przełącznik został mostem głównym. Temat mostu głównego mamy załatwiony, to lecimy sobie dalej omówić drugi ważny element w procesie STP, jakim są rodzaje i stany portów STP. Do omówienia tematu posłużymy się informacjami zapisanymi w podsumowaniu. Widzimy tutaj poniżej ładną tabeleczkę, w której wymienione są porty. Nie wszystkie, oczywiście, ale tylko te, do których podłączone są przewody. Na tym akurat przełączniku, na przełączniku pełniącym, przypominam, rolę mostu głównego, mamy, jak widzicie, tylko jeden rodzaj portów. Są to tak zwane porty desygnowane. Definicja portu desygnowanego jest prosta, logiczna i oczywista. Port desygnowany to po prostu port, który przekazuje ramki: zarówno zwyczajne ramki komunikacyjne przesyłane od jednej stacji do drugiej, jak również ramki BPDU przekazywane przez protokół STP. Zasada słuchajcie jest prosta: jeśli przełącznik w sieci pełni rolę mostu głównego, to jego wszystkie porty są desygnowane. Zobaczmy sobie teraz ten przełącznik. Ponownie wyświetlamy informacje o protokole STP. No, i tutaj widzimy już, że pojawia nam się inny rodzaj portu, a mianowicie root. Co to takiego? No, root port to port, który znajduje się najbliżej mostu głównego. Ale oczywiście do tego mostu głównego nie należy. Jest to po prostu port, który podłączony jest bezpośrednio do przełącznika będącego tym mostem. Podobnie jak port desygnowany, przekazywać może ramki komunikacyjne, jak i ramki sterujące STP. Zobaczmy jeszcze sobie ten switch, bo tutaj pojawia nam się trzeci rodzaj portu. A mianowicie port alternatywny. Jak sama nazwa wskazuje, jest to alternatywne połączenie, które, jeśli nie jest używane, działa w trybie blokowania. To znaczy nie może przekazywać ramek komunikacyjnych, chociaż może przekazywać ramki BPDU. Dlatego też nie można powiedzieć, że jest to port wyłączony. Alternatywny port uruchamiany jest wówczas, kiedy STP wykryje zmianę topologii. Zobaczcie, kiedy usuniemy sobie to połączenie, to protokół STP wykryje taką zmianę i aby zapewnić ciągłość komunikacji w sieci, uruchomi to alternatywne połączenie. Chwilę to trwa, bo teraz ponownie wykonuje się proces zwany osiąganiem zbieżności sieci. Zbieżność sieci w STP to proces, na który składają się wybór mostu głównego, a także wybór portów głównych, tych root portów oraz portów desygnowanych i alternatywnych. Po chwili, kiedy już sieć osiągnęła zbieżność, ten nasz alternatywny wcześniej port stał się, jak widzicie, portem aktywnym, który potrafi przekazywać już wszystkie rodzaje ramek. Ten proces osiągania zbieżności sieci wykonuje się, kiedy podłączymy i uruchomimy przełączniki po zmianie konfiguracji STP, a także jak było to widać tutaj, po zmianie topologii. Jak widzieliście na ekranie, proces osiągania zbieżności sieci może chwilę potrwać. Nie są to oczywiście długie godziny czy nawet minuty, ale w nowoczesnych sieciach taki kilkunastosekundowy przestój może okazać się niedopuszczalny. Pytanie dlaczego to tyle trwa i czy da się ten proces przyspieszyć. Na drugie pytanie od razu odpowiem twierdząco, zanim jednak pokażemy jak to zrobić, musimy wyjaśnić sobie dlaczego musimy czekać aż tyle. Po tym jak w sieci zostanie ustanowiony most główny, następuje proces wyboru portów. Zanim porty, czy to desygnowane, czy to root porty osiągną pełną zdolność do działania, to znaczy będą w stanie przekazywać ramki, osiągają kilka stanów pośrednich. Pierwszy stan to stan nasłuchiwania w którym to dany port nie odbiera ramek BPDU od innych przełączników, ale wysyła swoje. Jeśli STP uzna, że koszt dotarcia do mostu głównego nie jest najmniejszy, przejdzie do stanu blokowania. Jeśli będzie inaczej, no to port przejdzie do kolejnego stanu, jakim jest stan uczenia się. W tym stanie port uczy się adresów MAC urządzeń w sieci i następnie przechodzi w stan przekazywania, czyli po prostu w stan pełnej aktywności pozwalającej na komunikację. Wszystko to trochę trwa. W procesie osiągania zbieżności najważniejszą rolę pełni czas powitania oraz opóźnienie przekazywania. O czasie powitania już wspominaliśmy, jest to czas pomiędzy wysyłaniem ramek BPDU przez przełączniki. Domyślnie są to 2 sekundy, chociaż możemy ustawić ten czas w przedziale od 1 do 10 sekund. Parametr drugi, czyli opóźnienie przekazywania, to czas pozostawania portów w stanach nasłuchiwania i uczenia się. Defaultowo jest to 15 sekund, ale istnieje oczywiście modyfikacja tego parametru i tutaj możemy ustawić taki czas między 4 a 30 sekund. Tak więc jak widzicie, osiąganie zbieżności może wynieść grubo ponad 30 sekund, chociaż w pakiet tracerze ten czas może być nieco krótszy. To samo słuchajcie dotyczy portów dostępowych, czyli tych portów, do których podłączamy urządzenia końcowe sieci. Generalnie nie jest częstą praktyką zmiana tych domyślnych czasów, dlatego też Cisco stworzył inne rozwiązanie, a mianowicie technologię PortFast. Jest to rozwiązanie, które można zaimplementować na portach dostępowych i tylko takich, tak więc nie rozwiązuje nam to całkowicie problemu osiągania zbieżności sieci, ale o tym opowiem za chwilę. Port Fast pomija stan nasłuchiwania oraz stan uczenia się i od razu po podłączeniu pozwala na komunikację. Zobaczmy, jak to działa. Dodajmy sobie do sieci nową stację i podłączmy ją do tego switcha. Jak widzicie, kolor połączenia portu jest pomarańczowy. To znaczy, że przechodzi on teraz stany nasłuchiwania. I uczenia się. Dopiero po jakimś czasie uruchamia nam się i jest w pełni gotowy do pracy. Zobaczmy, co się stanie, kiedy uruchomimy technologię PortFast. Przejdźmy do konfiguracji, powiedzmy, portu 10 przełącznika. Do tego podłączymy sobie za chwilę nową stację. W trybie konfiguracji tego portu wydajmy polecenie Spanning Tree Port Fast. OK. Jak widzicie, pojawia nam się tutaj informacja, że taki port fast powinniśmy uruchomić tylko na portach dostępowych, ale my już przecież to wiemy. Zobaczmy co to nam dało. Podłączamy kompa do portu 10 i jak widać po chwili port ten gotowy jest do pracy. Tak działa właśnie port fast pomija pośrednie stany i od razu przechodzi w stan przekazywania. I tutaj jeszcze jedna kwestia. Od kiedy na danym porcie działa funkcja PortFast, musimy jeszcze ten port skonfigurować tak, aby nie otrzymywał ramek STP, czyli ramek BPDU. Dlatego ponownie w trybie konfiguracji portu wydajemy polecenie Spanning Tree, BPDU Guard, Enable. Gotowe. Podczas omawiania stanu portów pojawiło się pojęcie kosztu, które musimy sobie jeszcze wyjaśnić, aby można było powiedzieć, że temat STP mamy załatwiony. Wydajmy ponownie polecenie Show Spanning Tree. Widzimy zarówno tutaj, jak i tutaj, że jednym z parametrów STP jest właśnie wspomniany koszt. Koszt trasy to nic innego jak najkrótsza droga do osiągnięcia mostu głównego. Koszt ten obliczany jest na podstawie przepustowości łącza. I tak dla 100 megabitów wynosi 19, dla gigabita wynosi 4, a dla 10 gigabitów 2. Są to wartości stałe, których zmieniać nie możemy. Na podstawie kosztu wyznaczany jest port root, port główny i jak pamiętamy, zostaje nim port o najniższym koszcie. Zobaczmy, czy i jak zmieni się konfiguracja, jeśli dodamy dodatkowe połączenie. Zepnijmy sobie te dwa przełączniki dodatkowym przewodem. Wszystkie dotychczasowe połączenia były na portach 100 megabitowych, tak więc nowy przewód również podłączymy na tych samych portach. Wróćmy jeszcze do poprzednich ustawień, czyli ustanówmy tego switcha mostem głównym. OK, ponownie nastąpiła zmiana topologii, tak więc STP ponownie dokonuje procesu zbieżności sieci. Pytanie, czy w naszym przypadku po dodaniu tego nowego połączenia coś się zmieni. Czy porty na tym przełączniku zmienią swoją rolę, czy też nie? Moim zdaniem nie. Ale może sobie to zobaczmy. Ponownie wydajemy polecenie show spanning tree. Port pierwszy jest alternatywny i w stanie blokowania, czyli tak jak było. Port czwarty to port desygnowany w stanie przekazywania, no bo tutaj mamy stację roboczą. Port drugi jest portem root w stanie przekazywania, czyli tutaj nic nam się nie zmieniło. No i port trzeci, ten który podłączyliśmy przed chwilą, jest portem alternatywnym, czyli w stanie blokowania. Tak więc po podłączeniu nowego przewodu nic się nie zmieniło. Zobaczcie, że wszystkie koszty pozostają na tym samym poziomie i wynoszą 19. No wynoszą tyle, bo są to porty 100 megabitowe. Pytanie dlaczego ten port drugi został rootem, skoro podłączyliśmy nowy przewód, a koszt jest ten sam. No słuchajcie, jeśli koszt jest taki sam dla kilku portów, to o tym, który będzie routem, zadecyduje nam ten parametr, czyli po prostu priorytet. Rutem zostaje port o najniższym priorytecie. Priorytet portu to stała wartość wynosząca 128 wraz z jego numerem. Dwójka to niższa wartość niż trójka, dlatego w kontekście root portu nic nam się nie zmieniło. No a co jeśli podłączylibyśmy ze sobą te przełączniki na portach gigabitowych? No to zobaczmy, przepinamy do portów gigabitowych. I ponownie polecenie show spanning tree na switchu. Widzimy tutaj, że zmienił nam się root. Portem głównym został teraz port gigabitowy. A dlaczego? No dlatego, że jego koszt jest mniejszy aniżeli koszt pozostałych portów. Od cała filozofia. Tak słuchajcie, z grubsza przedstawia nam się koncepcja protokołu STP. Jak widzicie niby nic, ale jaką robi robotę. Wierzcie mi, że żadna szanująca się obecnie sieć komputerowa nie może obejść się bez tego rozwiązania. Niestety rozwiązanie to ma też swoje wady. Podstawowa wada, no to ten czas zbieżności, który wynosi do kilkudziesięciu sekund. Inna wada to natomiast brak wsparcia dla sieci VLAN. W STP mamy tylko jedną instancję, jedno wystąpienie STP również dla wielu sieci VLAN. Te ograniczenia spowodowały ewolucję protokołu STP i powstanie kilku jego następców. W technologii Cisco najważniejsze ewolucje STP to protokół PVST, a także RPVST. PVST to odmiana STP, która pozwala skonfigurować osobno ten protokół dla każdej sieci VLAN, stąd też jego nazwa. Rapid PVST to z kolei odmiana STP, która obsługuje wiele sieci VLAN, a także znacznie skraca czas uzyskiwania zbieżności sieci i nie dotyczy to słuchajcie tylko portów dostępowych, tak jak było to w PortFast, ale również wszystkich innych portów. Zobaczmy może najpierw, jak działa PVST. Na początek może przywróćmy topologię do stanu sprzed omawiania pojęcia kosztu. OK. I w związku z tym, że na naszych przełącznikach mamy tylko VLAN pierwszy, dodajmy sobie kolejną sieć VLAN na każdym z nich. Najpierw ten. OK. Jeszcze łączę trunk. Dobra. Następny switch. Tutaj jeszcze jeden trunk. OK. No i jeszcze ten switch. Gotowe. Wróćmy do trybu uprzywilejowanego, zobaczyć, czy nasz PVST jest uruchomiony. Ponownie polecenie Show Spanning Tree, tym razem dodajemy sobie polecenie Samary. I jak widać tutaj, przełącznik posiada aktywny protokół PVST. Gdyby tak nie było, to należy wydać w trybie konfiguracji polecenie Spanning Tree Mode PVST. Teraz jeszcze samo Show Spanning Tree. I jak widać, mamy dwie instancje STP. Pierwsza dla Vilanu pierwszego. Druga natomiast dla Wilanu 10. No a co to nam daje? No słuchajcie, przede wszystkim dzięki PVST możemy równoważyć obciążenie dla poszczególnych sieci Wilan, definiując dla każdej z nich inny most główny. Dla obu naszych Wilanów mostem głównym jest ten przełącznik. Zróbmy może tak, że dla Wilanu 10 mostem głównym będzie to urządzenie. Jak to zrobić, już wiemy, bo pokazywaliśmy to przed chwilą. Wpisujemy ponownie spanning Tree. Do naszego polecenia dodajemy identyfikator naszej sieci VLAN, no i dodajemy polecenie root primary. Gotowe. Jeszcze wyświetlenie konfiguracji i jak widzimy nasze działania zakończyły się sukcesem. Dla sieci VLAN 10 ten switch został mostem głównym, pomimo że dla VLANu pierwszego inny przełącznik jest takim mostem. Pozostałe założenia PVST w stosunku do STP tutaj się nie zmieniają, dlatego przejdźmy od razu jeszcze do skonfigurowania szybszej wersji PVST, czyli protokołu Rapid PVST. Jak już wspomnieliśmy, ten protokół zdecydowanie przyspiesza osiąganie zbieżności sieci po zmianie topologii. Stąd też nazwa Rapid, czyli szybki. Co zaraz zobaczymy? Zaczniemy od uruchomienia go na wszystkich switchach. Tryb konfiguracji i polecenie Spanning Tree Mode Rapid PVST. To tyle. Teraz ten switch. No i jeszcze ten. Ok, zobaczmy teraz co się stanie, kiedy wyłączymy jedno połączenie i przywrócimy je ponownie. Zobaczcie, sieć zaczyna działać praktycznie od razu. Momentalnie osiągnęła zbieżność i jest gotowa do pracy. Teraz zobaczmy jeszcze, jak szybko w tym protokole port dostępowy będzie gotowy do pracy. Dodajemy kolejnego kompa do sieci, no i podłączamy. Po krótkiej chwili mamy zieloną diodę, co znaczy, że port jest już gotowy do pracy. Zobaczcie jak szybko. Jakie wnioski? Wszędzie tam, gdzie jakiekolwiek opóźnienia w dostępie do sieci są niedopuszczalne, warto wdrożyć protokół Rapid PVST. I jeszcze jedno wyjaśnienie. Pewnie część z Was zastanawia się, dlaczego tutaj wszystkie połączenia są aktywne, skoro mamy STP. No słuchajcie, są aktywne, bo mamy tutaj wilany, a dla każdego z nich inny switch jest mostem głównym. Dlatego w tej akurat sytuacji wszystkie połączenia są aktywne. Jeśli byłby tylko jeden wilan, to z całą pewnością jedno z tych połączeń byłoby nieaktywne. To już prawie koniec dzisiejszej zabawy w administratora. Prawie, bo na koniec przygotowałem dla Was jeszcze podsumowanie teoretycznych informacji, które pojawią się za chwilę na slajdach. Jak widzieliście, STP i jego odmiany, pomimo, że niespektakularne i można powiedzieć stojące nieco w cieniu działania sieci, to ich rola jest nieoceniona. Na dziś to wszystko. Żegnam się z Wami i lecę przygotować kolejny tutorial. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.